Rozpoczynamy nasz test hot dogów. Byliśmy na stacjach Shell, na Lotosie i na BP. Teraz przystąpimy do zmierzenia i zważenia kupionych hot dogów. Przystępujemy do zmierzenia hot doga ze stacji Shell. Przestawiamy miarkę. 22 cm. Teraz ważymy hot doga ze stacji Lotos. Waga. Mierzymy. 22 cm. Teraz ważymy hot doga zakupionego na stacji BP. I mierzymy kupionego hot doga. Też 22 cm. Teraz na wagę kładziemy hot doga z Orlenu. Zmierzymy go. No, 21 cm. Teraz na wagę położyliśmy hot doga Circle K. Na pierwszy rzut oka widać, że jest znacznie dłuższy od poprzednich. To jest około 24 cm. Także różnica jest wyraźna. Wagowo też jest lepiej niż poprzednio testowanych. Czas na końcowe podsumowanie. Porównajmy ceny. Najtaniej kupiliśmy hot doga na stacji BP. Kosztował 6,79. Na stacji Shell i na stacji Lotos cena to 6,99. Na Orlenie i na Circle K wyszło najdrożej. Na Orlenie hot dog kosztował nas 7,49 zł, a na Circle K aż 9,49 zł. Tutaj trzeba podkreślić, że hot dogi różniły się też wagowo między sobą. Z naszego testu wynika, że ceny hot dogów na stacjach benzynowych nie poddają się inflacji. Od kilku lat pozostają na zbliżonym poziomie. Od 6,99 zł do blisko 10 zł. Tu należy jedynie podkreślić różnicę właśnie w cenie w porównaniu podobnych hot dogów sięgającą nawet 3 zł.